Jej odejście sprawiło, że jest mi łatwiej. Monika Richardson szokuje wyznaniem po śmierci matki. Monika Richardson była gościem serii Nie jestem psychologiem. W rozmowie podzieliła się między innymi tym, jak przeżywa żałobę po śmierci mamy. Co powiedziała? Monika Richardson o żałobie po śmierci mamy. Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, mama Moniki Richardson, nie żyje. Smutną wiadomość osobiście przekazała była gwiazda TVP za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych. Matka dziennikarki miała 78 lat. Trzeciak-Pietkiewicz związana była ze światem mediów, gdzie zaczynała od roli reporterki i prezenterki wrocławskiego programu informacyjnego. W latach 90. pełniła już funkcję dyrektora radia i telewizji Wrocław, gdzie wcześniej pracowała. Przed laty mama Moniki Richardson zasiadała również na fotelu dyrektora programowego telewizji Polsat. Jak kilka miesięcy po odejściu mamy czuje się Monika Richardson? Mamę bardzo kochałam, ale poczułam, że jak ona odeszła, to ona mi zrobiła taką przestrzeń na pewne rzeczy, które ja teraz mogę robić. Mamy odejście sprawiło, że jest mi łatwiej. Jak wyjaśnia swoje odczucia? Obejrzyjcie całą rozmowę.